To musisz wiedzieć o obozie w Berezie Kartuskiej. Bereza była miejscem odosobnienia w czasach II Rzeczypospolitej. De facto była bardzo brutalnym więzieniem. Przede wszystkim dla więźniów politycznych. Byli tam komuniści, narodowcy polscy, jak i ukraińscy i wielu innych krytyków sanacji. Więziony był tam na przykład Bolesław Piasecki, czy nawet Stanisław Catmackiewicz. Więźniowie często byli wręcz torturowani, co przyznał sam ówczesny komendant główny policji. Powiedział, że Bereza była mordownią. Więcej na ten temat dowiecie się choćby z książki Bereza Wojciecha Wojciechalady, która premierę ma dzisiaj. To już historia. Obserwuj.